Witam serdecznie, Patrycja Szapiel, szczecińskie24.pl. E, moim i Państwa gościem jest e, pan Mateusz Wageman, nowy wicewojewoda zachodniopomorski. Witam serdecznie. Witam również bardzo serdecznie. E, niespodziewana decyzja, e, niezwyczajna sytuacja. Mamy drugiego wicewojewodę zachodniopomorskiego. E, czy ta nominacja była dla pana takim samym zaskoczeniem jak dla nas? I tak i Nie. Ja oczywiście byłem konsultowany już jakiś czas temu w sprawie tej decyzji i, i, i to nie jest tak, że dzisiaj rano się obudziłem i, i, i nominowano mnie na stanowisko wicewojewody. Niemniej jednak, no, rzeczywiście w pewnym sensie jest to zaskoczenie, dlatego, że ja do tej pory nie uprawiałem czynnej polityki. Uczestniczyłem w pewnym sensie w życiu publicznym. Natomiast głównie na, można powiedzieć, gruncie organizacji pozarządowych, czy też jako radca prawny. Natomiast w polityce nie brałem udziału. To, no, ta sytuacja od, od dzisiaj się zmieniła rzeczywiście nominowano mnie to na to stanowisko wicewojewody. Jest to związane niewątpliwie z y, y, poszerzeniem zakresu zadań i obowiązków wojewody jako organu. To znaczy, jest tak w ostatnim czasie, i to jest y, efekt y, pewnej polityki przyjętej przez rząd Zjednoczonej Prawicy, y, że rząd w regionach stara się być coraz bardziej aktywny, w związku z czym wojewoda jako organ ma coraz więcej zadań. Y, skoro tak, to no, siłą rzeczy, jakby ten zakres obowiązku zwię zwiększa też nakład pracy na, na wojewodę, w związku z czym wojewoda no, musi mieć po prostu większy zasób kadrowy w, w swoim urzędzie, żeby te wszystkie zadania realizować. Drugi wicewojewoda pojawił się chyba już prawie w każdym niemalże województwie. Stąd też jakby z tego punktu widzenia no, nie jest to zaskoczenie, tylko jest to efekt realizacji pewnej polityki rządu. E, nasza redakcja ustaliła, że e, no na wicewojewodę nastąpiła z rekomendacji Solidarnej Polski. Czy to prawda i jak pana zdaniem wyglądają relacje wewnątrz koalicji? Tak, to jest prawda. No nie jest, to, nie jest to żadna tajemnica. Rzeczywiście tutaj w efekcie porozumień między koalicjantami, czyli Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością doszło do takiego uzgodnienia, że prawo do rekomendacji na stanowisko drugiego wicewojewody ma koalicjant Solidarna Polska i stąd tutaj Moja osoba się pojawiła i, i, i rzeczywiście zostałem rekomendowany przez Solidarną Polskę na to stanowisko. Znaczy, w mojej ocenie relacje wewnątrz koalicji są dobre. Tutaj myślę, że informacje prasowe, które w ostatnim czasie się pojawiają o pewnych napięciach, czy też o planach nawet usunięcia koalicjanta z rządu, no są po prostu pewne no, plotki, czy też takie informacje, które mają za zadanie gdzieś tam um, wywołać. Wy wy sensację, wzbudzić zainteresowanie odbiorców. Wiadomo, że prasa i media szukają tego typu informacji. W praktyce, w mojej ocenie, nic takiego nie ma miejsca. Rząd funkcjonuje normalnie, koalicjanci współpracują normalnie, czego zresztą efektem jest właśnie chociażby ta moja nominacja. E, dotychczas Pana działalność, tak jak Pan wspomniał, opierała się na... W walce z można powiedzieć niesprawiedliwością, z ochroną najmniejszych lub ciemierzonych. Czy po objęciu urzędu zamierza Pan przyjrzeć się sytuacji mniejszych miejscowości wsi miasteczek z naszego województwa, aby sprawdzić, jak wygląda jakość życia tych mieszkańców i co tak naprawdę mógłby Pan zrobić, aby za pomocą swojego urzędu ułatwić im egzystencję? Faktycznie ja w swojej karierze zawodowej czy dotychczasowym życiu zawodowym przez pewien okres czasu zajmowałem się chociażby między innymi rozwojem regionalnym, polityką regionalną. Wykonywałem też zawód radcy prawnego i faktycznie te tematy, o których pani wspomniała są mi bardzo bliskie. Na pewno będę starał się zwracać uwagę na to, żeby rozwój regionalny tutaj naszego województwa i będę chciał się też tym zająć jako wicewojewoda był rozwojem zrównoważonym, to znaczy takim, który powoduje nie tylko wzrost i rozwój dużych ośrodków miejskich, jak chociażby Szczecinko-Szalin, Kołobrzeg, Świnoujście, ale też mniejszych miejscowości, czy właśnie takich małych miast i miasteczek, wsi, dlatego że, no to są, zwłaszcza tutaj na terenie województwa zachodniopomorskiego, to są obszary, które wymagają szczególnej interwencji szczególnej opieki. Mamy w ostatnim czasie pomysł też rządu na szczególne takie wsparcie dla obszarów PPGR, których przecież w województwie mamy całą masę. I te narzędzia na pewno będą wykorzystywane w naszym województwie po to właśnie, żeby te obszary, które dotychczas na transformacji nie zyskały tyle, ile powinny, tyle, ile by mogły, po to, żeby te, te obszary w pewien sposób no, czy doinwestować, czy wesprzeć w tym swoim rozwoju. I na pewno tutaj jako wicewojewoda chciałbym się zająć między innymi właśnie polityką regionalną i chociażby tym właśnie obszarem, o którym, o którym rozmawiamy – też zamierzam na pewno współpracować to, co dotychczas robiłem, czyli współpracę z organizacjami pozarządowymi, z organizacjami, które realizują różnego rodzaju projekty, zadania, no, mające na celu chociażby właśnie wsparcie czy dla osób wykluczonych, czy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mam tu na myśli chociażby takie działania o charakterze służące przeciwdziałaniu przestępczości, czy projekty mające na celu, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, czy też chociażby wsparcie takie szkoleniowe dla tych środowisk gdzieś tam lokalnych, małych, których często takich podstawowych, drobnych informacji brakuje, i przez to też mieszkańcy tych małych miejscowości są często narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa współczesnego świata, czy chociażby właśnie taką przestępczość, internetową przestępczość związaną z rozwojem nowoczesnych technologii. Tutaj ten obszar jest dość dobrze zagospodarowany przez organizacje pozarządowe, Mam na myśli właśnie różnego rodzaju projekty i działania, które, które będę chciał wspierać na pewno w dzisiejszych czasach mamy taki świat pełen różnych sprzeczności, i wielu z nas oczekuje kluczowych odpowiedzi na ważne pytania. Jednych z nich są: szczepić się czy nie? Aborcja na życzenie czy ochrona życia poczętego i głośny temat, o którym mówią wszystkie media praktycznie codziennie, przyjmować uchodźców co do naszego województwa, czy nie możemy sobie na to pozwolić? Może spośród tych trzech pytań zacznę od końca. Jeśli chodzi o uchodźców, to na pewno przyjmowanie imigrantów powinno się odbywać zgodnie z prawem. Czyli, krótko mówiąc, no jeżeli są uchodźcy, którzy starają się o azyl czy pobyt na terenie Polski zgodnie z procedurami, które obowiązują i w Polsce, i w Unii Europejskiej, przejdą wszystkie etapy, zgłoszą się do odpowiedniej placówki dyplomatycznej czy innej placówki naszego państwa, zostaną przez te nasze służby, jak jakby zaakceptowane, czy zostaną wpuszczone na teren Rzeczpospolitej, no to oczywiście tego typu, tego typu działalność no może i powinna mieć miejsce, w tym też na terenie województwa. Natomiast podkreślam, to musi się odbywać zgodnie z prawem i zgodnie z procedurami, a nie, a nie poprzez atak na Polską granicę, jak to mieliśmy w ostatnim czasie, czy ciągle mamy tak naprawdę na wschodniej granicy. Więc tutaj myślę, że, że warunkiem jest zgodność po prostu przyjmowania kogokolwiek w zgodzie z procedurami i zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Drugie pytanie, druga kwestia, pani pytała o kwestię ochrony życia. No tutaj wątpliwości nie ma, oczywiście, ochrona życia od naturalnego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Konstytucja Rzeczpospolitej chroni życie. Zresztą to znalazło potwierdzenie w, w roku Trybunału Konstytucyjnego w zeszłym roku. Trybunał tak naprawdę nie mógł, mimo że to wywoła, wywołało bardzo. Dużo protesty społeczne, to Trybunał nie mógł inaczej rozstrzygnąć tej sprawy, dlatego że Konstytucja nie rozróżnia tego, na jakim etapie życie ma być chronione. Życie ma być człowieka chronione na każdym etapie, aż od poczęcia do naturalnej śmierci. Stąd też nie ma wątpliwości żadnych, że, że życie należy chronić także w łonie matki, a być może nawet w szczególności w łonie matki, bo przecież wiadomo, że życie, które się rozwija w łonie matki, no, wymaga szczególnej opieki czy troskliwości. Jeśli chodzi o szczepionki, to w mojej ocenie jest to kwestia indywidualna, to znaczy jestem przeciwnikiem przymusu szczepień, każdy powinien to rozstrzygnąć sam we własnym zakresie rozumiem, że udało się już panu spotkać, tak jak pan wspomniał wcześniej, z panem Zbigniewem Boguckim. Czy ustalili już panowie dokładnie, jakie zadania obecny wojewoda zleci panu i czym dokładnie będzie pan zajmował się obejmując urząd? Oczywiście spotkałem się z panem wojewodą kilkukrotnie nawet. No jest to naturalna kwestia, jeżeli, jeżeli obejmuję właśnie stanowisko wicewojewody. Kompetencją wojewody jest, czyli pana Zbigniewa Boguckiego, jest określenie tych, tych dziedzin czy tego zakresu, który chce powierzyć wicewojewodom do, do zagospodarowania czy do nadzoru. No myślę, że tutaj pan Wojewoda, jeśli chodzi o moją osobę, będzie chciał wykorzystać moje i doświadczenie, i wykształcenie. Czyli krótko mówiąc, ja przez wiele lat wykonywałem zawód radcy prawnego, a więc ten dział spraw prawnych, którymi zajmuje się Wojewoda, bo nie zapominajmy, że, że to jest bardzo ważna funkcja Wojewoda. Wojewody, czyli nadzór prawny nad między innymi aktami uchwalanymi przez jednostki samorządu terytorialnego, a też, a też drugi taki obszar, którym się zajmowałem w życiu zawodowym, to jest polityka regionalna, to o czym wcześniej wspominałem, więc, więc tutaj te nasze rozmowy w tym kierunku szły z Panem Wojewodą. Czy starania się o dofinansowanie unijne w czasach, w czasach kryzysu spowodowanego przez pandemię czy inflację to dobry sposób na zwiększenie inwestycji w naszym rejonie? I czy to jest jedyny sposób tak naprawdę na realizację kluczowych dla naszego województwa działań? I które inwestycje realizowane przez nasze województwo są najbliższe Pana osobie? Na czym Panu zależy zale tak naprawdę najbardziej? Nasze województwo ma dość szczególne położenie i znaczenie w, w, w takim w takiej, w takiej można powiedzieć geografii politycznej i też dla rozwoju naszego kraju. Wiadomo, że jesteśmy województwem no, nadmorskim, funkcjonuje u nas duży port morski. I tutaj niewątpliwie rozwój gospodarki, województwa no, ma kluczowe znaczenie nie tylko dla rozwoju województwa jako takiego, ale w ogóle dla rozwoju kraju. Wiadomo, że mamy tutaj też gazoport, który podlega, powinien podlegać jeszcze rozbudowie. No, Ostatnio jest dość, dość głośna ta sprawa cen gazu, więc jakby widzimy, jak, 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 jak kluczowe, jak istotne znaczenie miało wybudowanie czy podjęcie najpierw decyzji o wybudowaniu, później wybudowanie gazoportu. Dalej na terenie naszego województwa ma przyłączony być do sieci gazowej rurociąg, rurociąg gazowy ze Skandynawii, więc no na pewno jakby znaczenie naszego województwa w ogóle dla całego kraju. Jest, jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o fundusze unijne, no na pewno Polska powinna korzystać z tych funduszy unijnych i myślę, że będzie korzystać. To, to wstrzymanie finansowania funduszy unijnych, czyli, czyli zablokowanie chwilowe przez Unię Europejską transz do Polski, w mojej ocenie ma charakter tymczasowy i te pieniądze zostaną Polsce wypłacone. I stąd też, jakby to jest bardzo ważne, żeby no, jakaś Znaczna, poważna część tych środków trafiła też na teren województwa zachodniopomorskiego i myślę, że tak się stanie. Na terenie województwa ostatnio uruchomiono, jakby pierwsza transza została finansów zapewniona na, na, na rzecz bardzo kluczowej, takiej strategicznej, historycznej wręcz inwestycji, czyli obwodnicy zachodniej Szczecina, która ma znaczenie nie tylko dla, dla mieszkańców miasta i, jakby, nie, nie tylko chodzi tu o pewną wygodę, ale to chodzi o, 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 o taką strategię. Strategiczną kwestię rozwoju czy zapewnienia możliwości rozwoju zakładom chemicznym w Policach, czy budowaną, budowanej tam fabryce polimerów. I, i, I jakby to jest kwestia, którą oczywiście należy kontynuować, bo na razie mamy etap projektowy, ale, ale myślę, że w kolejnych latach będziemy mieli etap wykonawczy i, i to jest ważna sprawa. No, na pewno mieszkańcy województwa jeszcze na inne infrastrukturalne inwestycje czekają, jak chociażby droga ekspresowa w kierunku Warszawy. Warszawy, Wałcz, Piła, Bydgoszcz, Toruń i, i, i do Warszawy. I, i, I ta droga też będzie, myślę, miała finansowanie w kolejnych swoich etapach. Już w tej chwili w zasadzie zapewnione jest finansowanie na stopniowe dokończenie drogi krajowej nr 6 do Gdańska. Wiemy też, że budowany jest pierwszy etap drogi krajowej S11 z terenów Wybrzeża Koszalińskiego na południe do Poznania. i, i jakby te inwestycje na pewno powinny być dalej finansowane, trzeba szukać finansowania, chociażby właśnie w środkach unijnych na to, dlatego, że no to, jest, to są kluczowe rzeczy dla rozwoju gospodarki naszego województwa, czy też krótko mówiąc dobrobytu mieszkańców. Mówił Pan przed chwilą o tym, czego oczekują mieszkańcy, czego potrzebują. A jakie są Pana marzenia i plany na najbliższy czas związane z objęciem nowego urzędu? To jest trudne pytanie, <noise> zwłaszcza, że, 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 że mamy dopiero początek mojego urzędowania na tym stanowisku. Chciałbym przyczynić się, powiem szczerze, i to jest takie chyba marzenie dość kluczowe. Chciałbym się przyczynić po prostu w jakiś taki sposób, dołożyć tą swoją cegiełkę do, 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 do jakichś takich kluczowych kwestii rozwojowych naszego województwa. Nie chodzi tu, o, broń baża, o budowanie pomników, ale, ale o no, pomoc. To moją właśnie poprzez. Poprzez to, co będę mógł być może zrobić na tym stanowisku, o pomoc no, w realizacji czy w dalszej realizacji takich kluczowych dla naszego województwa inwestycji. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Bardzo miło było mi Pana gościć w naszym studiu, a moim i Państwa gościem był nowy wicewojewoda Mateusz Wageman. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie i zapraszam do śledzenia naszego portalu szczecińskie24.pl.